Kiedy Jezus chodził po ziemi, on był bagatelizowany. Ludzie nie traktowali go poważnie. Mówili cieśla z Nazaretu. Cieśla z Nazaretu. Wiecie, ja myślałem, myślałem sobie o tym i zaczynałem coraz lepiej rozumieć to, że jedną z takich głównych strategii diabła jest to, aby bagatelizować rzeczy ważne. Jezus to najważniejsza sprawa we wszechświecie. Najważniejsza sprawa. Bóg na ziemi. Bóg w ciele. Najważniejsza rzecz. Ale diabeł to jest kłamca i ojciec kłamstwa. Producent kłamstwa. To słowo ojciec kłamstwa oznacza, że on produkuje kłamstwo. To producent. W ogóle wiecie, że diabeł tylko na kłamstwie się opiera? Tylko. Tylko. To jest aż ciężkie to, aż ciężkie w ogóle to zaskoczenie, nie? Że on na kłamstwie się opiera. Religia nadała mu siłę, moc. Rozumiecie? Jaki on jest wielki. Jaki to w ogóle stratek. Jak on tu wszystkim w ogóle kręci. A on jest kłamcą. Kłamca. To tak jak ja czasem patrzę na Facebooku, jakieś zdjęcia są, w ogóle patrzę na zdjęcie i wiem na pewno, że to nie jest ta osoba, która tam jest z tyłu na tym zdjęciu. Bo na pewno to nie jest ten... Mówię, to zdjęcie, mówię, popatrzę czasami na to zdjęcie profilowe i mówię, w ogóle to jest niemożliwe, żeby ktoś mający taki wygląd pisał takie rzeczy. To się w ogóle nie składa. Bo tutaj z tej twarzy bije inteligencja, tak? A z tych tekstów bije szambo. To jest niemożliwe, żeby poskładać takie rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? To niemożliwe jest. Nie? Nie. Diabeł to kłamca. On się podszywa pod różnego rodzaju rzeczy, pod poglądy, pod różne po pewne określenia rzeczywistości. I kiedy Jezus chodził po ziemi, diabeł robił wszystko, aby on był bagatelizowany. I dzisiaj on robi dokładnie to samo. On chce, żeby rzeczy ważne uciekały tobie, a żeby rzeczy mało ważne zajmowały twoje życie. On tak chce. On tak chce. Wczoraj do mnie Bóg powiedział taką rzecz. Powiedz ludziom, że jeśli będą bardzo się przypatrywać śladom tego świata, to uciekną im znaki nieba. Skupienie Kościoła, ludzi Bożych, ono musi być na rzeczach ważnych, na znakach nieba. Słowo Boże mówi, że świadkiem Jezusa jest duch proroctwa. Duch proroctwa nie jest odpowiedzialny za to, żebyś wiedział, co się stanie jutro czy pojutrze. Duch proroctwa to święty duch pokazujący ci istotę rzeczy. Istotę rzeczy. Nakierowujący twoje oczy na istotę rzeczy w życiu twoim i w życiu twojego środowiska. Jak będziesz się modlił, powiedz: Panie Boże, ja jestem zorientowany na znaki nieba. Ja nie będę podążał za śladami tego świata. Ten świat pokazuje nam różne rzeczy, kierunki, toki myślowe. Rozumiecie? Cały czas. W życiu osobistym, w życiu innych ludzi, którzy są wokół nas. I mówią: zwróć uwagę na to. Idź za tym systemem. Tak powstała religia. Tak humanizm wybuchł na świecie. Rozumiecie? Chcę, żeby dzisiaj oczy każdego z nas były ukierunkowane na znaki nieba.
na rzeczy ważne. Zrób wielki krok w wierze ponad wszelkim diabelskim oszustwem, które kieruje być może twój umysł na to, co się dzieje na poziomie świata. Świat jest w błędzie. Każdy tok myślowy świata to błąd. 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 Rozumiesz? Błąd. Jezus chodził po ziemi i był niezauważony. Ja nie chcę w swoim życiu nie widzieć rzeczy ważnych. Ja chcę zawsze mieć oczy otworzone na rzeczy ważne. Na to, co jest istotne. To mnie interesuje. W ogóle interesują mnie rzeczy istotne. A reszta niech płonie. A reszta niech w ogóle płonie ogniem. Reszta mnie nie interesuje. Reszta niech płonie. Niech zostają rzeczy ważne. Jezus powiedział, świątynię rozwalcie, wszystko zniszczcie, niech to płonie. Niech płonie. On mówi, przede wszystkim ogień na ziemię. Ogień. Chrześcijanie myślą o ogniu, myślą o takim wysokim stanie w ogóle przeżywania Boga. Mam ogień. Ale wiesz, co jest pierwszym prawem ognia? On ma palić i spalić. To ma zrobić ogień. Ogień najpierw pali, a dopiero potem ogrzewa, pamiętaj. Jak myślisz o ogniu, to nie myśl o ogrzewaniu wewnętrznym. Myśl o tym, że musi coś płonąć. Niech płonie system tego świata. Niech to płonie. Ty patrz na znaki nieba. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my jesteśmy w Twoim imieniu tutaj. W Twoim imieniu. Jesteśmy Twoimi ludźmi. Potężny, wielki Jezusie z Nazaretu. Władco świata.
Thank you.
Oh!
Uwielbiamy Cię, Najwyższy.
Zdecydowałeś się, umrzeć za mnie swoje.
Me otorgó, 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 me otorgó
że jest prosta. Głupi na niej jest bądź. Droga Boża jest prosta. Głupi na niej nie zbłądź.
Thank you.
mądrości rozumu. Jeżeli masz jakiś dylemat, pokaż prawdę. Powiedz mu. Powiesz mu ten dylemat. Duch Święty mówi wyraźnie, jasno i klarownie. On każdą rzecz naświetli teraz. Każdą ciemność rozświetli. Każdą ciemność. Ojcze, ja dziękuję Ci, że ludzie patrzą Twoimi oczami. Że widzą jak Ty. Że słyszą jak Ty. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. To Duch poznania, mądrości i rozumu. Duch poznania, mądrości i rozumu. On nie zostawia w ciemności. Ciemność nie ma nic z nim wspólnego. Żaden chaos, zamęt, niedopowiedzenie, to Bóg tak lub Bóg nie. Święty, święty, jest Pan Wszechmogący.
najkrótszą drogę do zwycięstwa. Najprostszą i najkrótszą. Przyszedł tu, żeby zbawić się od grzechów, żeby pojednać z Ojcem. Kiedy zamieszkał w Tobie, otworzyły się przed Tobą drzwi do tego, aby w najprostszy sposób, najbardziej krótki, pokonać każdą przeciwność. Nie musisz się spinać. Prostym aktem wiary. Dołącz się do tego, co się stało na krzyżu Golgoty. Tam każda choroba została uzdrowiona. Każda bieda została zniwelowana. Każdy problem natury emocjonalnej został wyczyszczony. Tam jest wszystko. Zaopatrzenie, mądrość, bliskość, czego potrzebujesz. Czego potrzebujesz? On mówi, przyjdź i bierz. Aktem wiary. Finansowe, w siłę wewnętrzną, w bliskość z drugim człowiekiem, w pewność siebie. Duchu Święty, Ty, który jesteś w ludziach, Ty, który kierujesz ich oczy, naprawdę, wywyższam Ciebie teraz, wywyższam Cię w Twoim Kościele. Wywyższam Cię w Twoim Kościele. Wywyższam Cię w Twoim Kościele. Niech każda choroba teraz odchodzi. Jakikolwiek ból w ciele. Jakikolwiek zniszczenie w ciele ma być zniwelowane w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Chore do tej pory ma w tej chwili być uzdrowiony przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ciała macie przyjmować pełne uzdrowienie. Umysł macie przyjmować pełne wyzwolenie. Emocje macie przyjmować pełne wyzwolenie w imieniu Jezusa. Ja teraz mówię do każdej dziedziny życia ludzi w Kościele. Do każdej dziedziny, która odstaje od standardu Chrystusowego. Każda dziedzina życia, która odstajesz od standardu Chrystusowego, masz przyjąć ten standard. Ja mówię, wymiana krzyżowa do każdej dziedziny życia. Wymiana krzyżowa w imieniu Jezusa. Podniesienie każdej strefy, która została zdeptana przez kłamliwego diabła w imieniu Jezusa. Ja mówię, podniesienie każdej strefy życia w imieniu Jezusa, przez krew Jezusa, przez Jego niezasłużoną śmierć, przez Jego zmartwychwstanie w ciele, przez Jego wniebowstąpienie w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ja uzdrawiam każdą strefę życia ludzi w imieniu Jezusa. Ja rozrywam to, co zostało bezprawnie powiązane przez diabła. Ja w imieniu Jezusa scalam to, co zostało bezprawnie rozerwane przez Niego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Haka to są rolo na madre del reheres. Mów do dziedzin życia, które w jakikolwiek sposób kuleją. Nadają im standard Chrystusowy. Mów jak ma być. Mów jak ma być. Zaopatrzenie finansowe.
Yes.
Ah!
Człowieka, który zna swoją wartość, łatwo rozpoznać.
człowiek, który ma niskie poczucie własnej wartości, będzie huczał, straszył, jak diabeł.
Daje Jezus Ci, bo Ty.